udzielają autografów, rozdzielają te autografy, a Stefan Kraft już rusza. Jego strata do Dawida Kubackiego po pierwszej kolejce 5,5 punktu. Potrzebuje 140 metrów, pięknie leci, daleko leci i jak zwykle w znakomitym stylu Stefan Kraft. Te dwa drugie miejsca przed tygodniem w Predazzo i teraz 140,5 metra, czyli tak daleko jak Dawid Kubacki w pierwszej kolejce. Wszyscy sędziowie dali 19,5 punktu, czyli ta nota 58,5 powtórzy się, ta najwyższa w sezonie. Tylko on, Kamil Stoch i Piotr Żyba dostali w tym sezonie Pucharu Świata tak wysokie noty od sędziów. Stefan Kraft dostał ją po raz drugi, bo to była nienaganna sylwetka, trzeba przyznać, stabilna, pięknie wylądował. No, trzeba docenić klasę rywala. Kraft w tej chwili z pewnością obejmie prowadzenie. Ale to był naprawdę piękny skok stylowo i też to położenie na nartach, takie jak z najlepszych czasów Krafta. I też widać było jego dużą euforię po skoku, a to oznacza, że jest z niego zadowolony. 283,7 punktu, ponad 6 punktów Kraft wyprzedza Konstantina Schmida. I to jest mocny atak na podium, jeżeli chodzi o Austriaka. Na podium chciałby się na pewno też znaleźć Johan André Forfang. On uwielbia tą skocznię. Tutaj wygrał po raz pierwszy zawody Pucharu Świata. Jak będzie tym razem? Walczy o odległość Forfang i ląduje daleko, ale raczej nie wystarczy to na Krafta. Lądowanie przed zieloną linią, 138 metrów, zatem daleko, ale naprawdę poprzeczkę Kraft powiesił mu bardzo wysoko. 1/10 punktu będzie odjęta za wiatr. Dotąd w tym sezonie najwyżej 6. Dzisiaj jest szansa, żeby ten wynik poprawić. Pozostaje nam jeszcze 3 zawodników. On sądzę, że będzie drugi po tym skoku. Dzisiaj najprawdopodobniej najlepszy z Norwegów. Trochę zawiódł ich tandem, bo pierwszy skok nieudany. Na pewno nie taki, jakby chciał mistrz świata w lotach. A popatrzmy na Forfanga. Drugie miejsce. 284, zatem wyraźnie przegrywa z Kraftem. I została trójka. W ubiegłym sezonie śpiewano joju, joju, cały świat się ciebie boju. W tym sezonie aż tak dobrze nie jest, chociaż proszę państwa, Ryoyu Kobayashi wygrał 3 konkursy w tym sezonie Pucharu Świata. W piątek był w fenomenalnej formie. Wygrał kwalifikację, jest trzeci ze stratą 4,1 punktu do Dawida Kubackiego. Potrzebuje 141 metrów. Ale nie skacze, chociaż prawie. Ta przerywana linia to rozmiar skoczni, 142. Do rozmiaru skoczni nie doleciał, skoczył 138,5. A zatem prawdopodobnie Krafta nie wyprzedzi. Co to będzie oznaczyło z punktu widzenia tego mini cyklu Titize Neustadt 5? Przecież on po 2 kolejkach prowadził z przewagą 3,4 punktu nad Stefanem Laje. Za chwilę będzie skakał Laje, a po nim Kubacki. Dawid, który miał do Kobayashiego 8,9 punktu straty w tym cyklu. Czyli w pierwszej kolejce 138,5, w drugiej kolejce 138,5, a razem składa się to na notę 282,8. 0,9 punktu zabrakło. Kraft nadal liderem. 62. podium w karierze Krafta. On jest niezwykły w tej statystyce. Bardzo często kończył te zawody, ale teraz skupienie Niemców widzimy, bo to ostatni z reprezentantów gospodarzy, Stefan Laje. On na podium stał tylko raz, ale ten konkurs to przecież zupełnie nowe rozdanie. Świetnie tutaj się czuje w Titize Neustadt. I czy jest w stanie sprawić niespodziankę? Zobaczmy. Stefan Laje w powietrzu. Walczy, walczy o odległość, ale to jest za krótko i lądowanie też niepewne. Wątpię, żeby starczyło to na Krafta. Pewnie nie wystarczy też na Kobayashiego. 134,5 metra. Bardzo liczyli na niego gospodarze. On był na podium zawodów Pucharu Świata tylko raz, w Wiśle, na początku poprzedniego sezonu. Dzisiaj to podium mu się na pewno marzyło. To też przecież drugi skoczek klasyfikacji generalnej Titize Neustadt 5 bądź 5. Myślę, że obydwie nazwy gdzieś się przewijają. 2,7 punktu dodane ze względu na wiatr. Noty będą się liczyły 3 razy 18,5, ale Stefan Horngacher nie miał złudzeń już po lądowaniu.
często laje, jest porównywany do Kubackiego, bo to też taki skoczek lubiący pracę, ale Dawid Kubacki w ostatnim czasie stał się skoczkiem błyskotliwym. A co czeka Stefana Laje w tym konkursie? Czwarte miejsce, przegrywa jeszcze z Forfangiem. Kraft na pewno na podium, Kobayashi na pewno na podium, ale mamy nadzieję, bo za chwilę Dawid Kubacki, to on będzie kończył dzieło, to on prowadził po pierwszej kolejce nad Stefanem Laje o 3 punkty, nad Kobayashim o 4,1, o ponad 5 punktów nad Stefanem Kraftem. Dawidzie, skocz tak pięknie jak w pierwszej kolejce, wystarczy 140 metrów. Dawid szybuje, szybuje, szybuje i ląduje w pięknym stylu. To było ponad 142. To był najdłuższy skok tej drugiej serii. To był skok po siódme z rzędu podium i chyba po trzecie w karierze zwycięstwo. 141 metrów. Jak on to fenomenalnie zrobił, jak on się opanował, jak wytrzymał. Klasa mistrza, klasa Dawida Kubackiego. To jest w tej chwili wzorzec Sevr. To jest na ten weekend, przynajmniej dzisiaj, najlepszy skoczek Dawid Kubacki. Kraft zbiera gratulacje, ale trochę mu mina zrzedła. Noty dla Dawida 19, 19,5 punktu. Czekamy na to, co chyba jest oczywiste. Piotrek z boku, Kamil z boku, a Dawid czeka na werdykt. Wydaje się, że to może być tylko jeden werdykt. Pierwsze miejsce. 140,5 w pierwszej kolejce, 141 w drugiej. Dzisiaj tak nikt nie skakał. Stefan Kraft owszem, w drugiej ponad 140, ale w pierwszej było przecież krócej. Musi być najlepszy Dawid, no bo tak to po prostu wynika z logiki wydarzeń. Dawid Kubacki, zatem po raz 16, ale najważniejsze, że po raz 7 z rzędu na podium. Ta seria zaczęła się w Oberstdorfie, trzeci w Gapa, trzeci w Innsbrucku, drugi w Bischofshofen, pierwszy, dwa razy trzeci przed tygodniem. Rośnie teraz licznik, urósł do 291 punktu. Pierwszy Dawid Kubacki. Ależ klasa, w jakim stylu on wygrywa. Ponad 6 punktów przewagi. Trochę się martwiliśmy po tych wczorajszych kwalifikacjach, ale przyszedł konkurs, jest wielka forma Dawida Kubackiego. Trochę jak w Bischofshofen, gdzie przyjechał. Było na początku przeciętnie, ale potem odpalił w konkursie i tu mamy powtórkę. Ależ sukces, trzecia w karierze wygrana i ten rekord miejsc na podium. Siódmy z rzędu konkurs z Dawidem Kubackim na podium. No takiej serii nie mieli ci wielcy, Adam Małysz i Kamil Stoch. No a co to oznacza z punktu widzenia tego Titize Neustadt 5 albo 5? Jak kto woli. To oznacza, że prowadzi Kobayashi, a drugi jest Dawid Kubacki o 5,7 punktu. Laje trzeci, czwarty Stefan Kraft. Ale najważniejsze, wyniki tego konkursu. Kamil ósmy, dziewiąty Piotr, a pierwszy Dawid Kubacki. Cóż to jest za forma, no doskonale zaczął skakać Dawid Kubacki. Ten 2020 rok dla nas znakomity, bo mamy takiego skoczka. A 12 Karl Geiger po raz pierwszy w tym sezonie poza czołową ósemką. On miał taką doskonałą serię, ale każda seria kiedyś się kończy. Ta Niemca akurat na niemieckiej skoczni w Titize Neustadt. Dzisiaj 12 miejsce, ale on pozostanie liderem Pucharu Świata. Chociaż Stefan Kraft zbliżył się do niego na odległość strzału. 62 punkty, a więc jeden.